Witam serdecznie. Sezon drugi podcastu PL Garden, sezon drugi i odcinek drugi. Odcinek, którego tematykę już zapowiadałem w odcinku zeszłotygodniowym, kiedy mówiłem o tym, że pierwsze dwa odcinki będą dotyczyły przeglądu wojsk w naszym zespole, w, którym, w których to odcinkach przyjrzymy się naszemu rosterowi, w których to odcinkach zastanowimy się, nad naszymi słabymi, mocnymi stronami w nadziei, że tych słabych stron jest jak najmniej a tych mocnych jak najwięcej bo wiadomo, że lato było szalone dużo przemeblowań, duża rewolucja w składzie ale to wszystko ma służyć temu, abyśmy już w czerwcu przyszłego roku bo prawdopodobnie minie to jak Zbicza strzelił cieszyli się z 18 baneru który zawiśnie pod halą TD Garden na początku tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować właśnie za ten poprzedni. Poprzedni odcinek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i liczba subskrybentów również wzrosła o 15, o 15 to, to jeden z większych przyrostów, nie, nie licząc tych pierwszych odcinków, kiedy, kiedy podcast dopiero się zaczynał. Za co bardzo, bardzo dziękuję i, i zachęcam do klikania subów, zachęcam do lajkowania. Jeżeli ten podcast Wam się podoba, to jest bardzo istotne. Zawsze o tym wspominam. To nie tylko, to nie tylko miłe, ale także gdzieś tam daje nam pogląd na odbiór podcastu, na to, w którą stronę należy iść, a, a którą stronę ominąć. Moi drodzy, szczególne podziękowania. Ostatnio taki trend zacząłem i. Myślę, że będę go kontynuował. E, zawsze komuś e, podziękuję, osobom szczególnym. Dzisiaj dziękuję Szymonowi. E, z Szymonem rozmawiałem dwie godziny temu. Szymon z koszykówką związany. E, gramy sobie często o Boston Celtics. Wie tyle, co prawdopodobnie ja mu mówię, ale, ale obiecałem, że pozdrowię i Szymonek, pozdrawiam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że niedługo znowu sobie zagramy. Druga osoba to Miłosz, moi drodzy, Miłosz Rataj, osoba również szczególna dla mnie, dla tego podcastu, która jest z nami od początku i korzystając z okazji, pozdrawiając Miłosza, e, zachęcam do słuchania jego projektu, e, projektu Na Zielono, podcast traktujący o e, klubie Zastal Zielona Góra. E, chłopaki dopiero się rozgrzewają, a uwierzcie mi, że wypuścili kilka odcinków i trzymają naprawdę solidny poziom Pozdrawiam jeszcze Grześka Krynickiego, który dał znakomite uwagi, szczególnie o, o, o jakości, e, gdzieś tam wskazówki. No i naszego Wikinga, który też jest z nami od początku i e, wspiera nasz podcast i słucha e, naszego podcastu, moi drodzy. E, a co dzisiaj w podcaście PL Garden e, już mówiłem, ta druga część przeglądu wojsk. W przeglądzie numer jeden w zeszłym tygodniu. E, przyglądaliśmy się e, temu jak wygląda zaplecze, jak wygląda nasza ławka na co ją stać ponieważ tam przemeblowanie e, było chyba największe e, straciliśmy Granta Williamsa e, straciliśmy Roberta Williamsa, straciliśmy przede wszystkim Six Men of the Year Malcolma Brongdona e, ale brat Stevens postarał się wypełnić ten roster graczami. Miejmy nadzieję, którzy będą odgrywali kluczową rolę. Jeżeli nie oglądaliście, nie słuchaliście poprzedniego odcinka, to zachęcam. Tam dużo ciekawostek, dużo o, o graczach nowych, którzy prawdopodobnie dla niektórych mogą być graczami nieznanymi albo słabo znanymi. Dzisiaj natomiast już słuchajcie, bierzemy na rozkład sześciu graczy sześciu graczy, o których dużo wiemy. Także dzisiaj już nie będzie mowy o tym, skąd się wzięli, skąd pochodzą, bo, bo to wszystko doskonale wiemy, bardziej skupimy się na innych aspektach i skupimy się, słuchajcie, na tych aspektach również w oparciu o mecz, który, który, który mieliśmy okazję oglądać wczoraj. Mecz z, New York, z New York Knicks, mecz otwierający ten, ten sezon NBA, tak dalece wyczekiwany. O, omówimy, omówimy tą drugą część składu w oparciu również o ten mecz. I dzisiaj używam liczby mnogiej celowo, ponieważ to omówienie składu nie odbędzie się w pojedynkę, z czego się niezmiernie cieszę. Moje zaproszenie do podcastu przyjął Piotrek Wiśniewski Piotrek witam ciebie serdecznie powiedz parę słów o sobie i przede wszystkim powiedz nam jak przeżyłeś te parę miesięcy jak to wyglądało wreszcie się doczekaliśmy cześć bardzo dziękuję za zaproszenie co to dużo o mnie mówić, że ja bardzo o sobie mówię, mówić nie lubię, mogę powiedzieć tylko, znaczy tylko, albo aż tyle, że, no, że Boston jest jakby moim ulubionym klubem, odkąd zacząłem się interesować NBA i to już jest ładne ponad 10 lat. I korzystając z okazji też chciałbym podziękować mojemu koledze Mateuszowi, dzięki któremu mam sprzęt do, do nagrania tego, tego odcinka, a jak przeżyłem te, te miesiące, no nie nudziliśmy się, brat, brat Stevenson za to, żebyśmy mieli jakieś emocje i, i ciekawe wydarzenia. I były to raczej wydarzenia z wagi ciężkiej, biorąc pod uwagę to, jak, jak zmienił się roster w stosunku do tego, co pamiętamy jeszcze niedawno i w stosunku do tego, czego raczej się spodziewaliśmy po tym nieszczęsnym siódmym meczu z Miami w zeszłym sezonie. Powiedz mi Piotrek, jeszcze zanim przejdziemy tutaj do, do tych segmentów, e... Czy teraz, jak patrzysz na ten sezon, to, to jest. Y, z, zapytam o dwa aspekty. Czy to jest już takie patrzenie, że to jest must-win? Bo nie oszukujmy się, już w poprzednich latach bywało tak, że, że no, spodziewaliśmy się finałów, spodziewaliśmy się mistrzostwa, ale czy, czy teraz jest tak, że to jest konieczność? I, i druga sprawa, y, czy to będzie smakowało. Tak samo, bez, bez, bez Smarta i bez Roberta Williamsa? Czy, 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 czy zawsze będzie trochę taki pierwiastek, taki trochę niedosyt? Czy po prostu jest cel? Cel to jest 18 banner i no, no Matter what, Idziemy po swoje. Czyż co? Ja jakby wyznaję sztukę kibicowania, która zakłada, że spermień stanem stanę kibice jest standard szarowania. E, więc ja. A to nie... bardzo, bardzo mądre rzeczywiście i to często przeżywamy, prawda? E, tak, często przeżywamy. E, e, więc jakby e, ja nie, nie twierdzę, że to, to jest jakieś must win i że to jest to jedyne, jedyne co na co, co powoduje, że ten sezon będzie udany, bo sezon jest długi i w trakcie sezonu może się wydarzyć bardzo wiele rzeczy, które będą miały na to wpływ i nagle się okaże, że nasza percepcja się zmieni. Natomiast no, ten skład na pewno stać na to, żeby walczyć o mistrzostwo i żeby wygrać to mistrzostwo. Tak, więc e, nie twierdzę, że musimy wygrać, ale na pewno to powinien być cel, który e, powinien przyświecać temu, temu zespołowi. Czy to będzie smakować tak samo bez Smarta i bez, bez Roberta Williamsa? No to ja może od razu powiem, że ja nie płakałem po Marku się Smarcie. E, o, to to ja, ja bym cię prosił, żebyś rozwinął tą myśl, bo to rzeczywiście nie jest chyba popularna opinia. No domyślam się, że jest, nie jest popularna, ale też jakby było kilka sezonów prób z, ze Smartem, e, czy też z Brownem i Tatumem. E, no i to, to była kolejna nieudana próba, tak więc no było pewne, że coś tu trzeba, e, trzeba było coś zmienić i Parfums na trójkę, którą wymieniłem, no to Smart był pierwszy moim zdaniem e, do wymiany. E, no ale też pamiętajmy, że no został wymieniony dlatego, że Clippersi się wycofali z, z Brockdona, tak więc to też nie była że tak powiem, pierwsza, opcja, jaką brat Tines miał, e, e, miał na stole. I też nie płaczę po Markusie Smartcie z tego powodu, że no, moim zdaniem ten, ten skład, ta szóstka, ten, ten, ten że pierwsza, piątka jest, jest moim zdaniem lepsza niż w zeszłym roku. E, I Holiday jest moim zdaniem upgrade'em nad Smartem tak całościowo, i więc moim zdaniem nie odczujemy tego, by tego braku, a myślę, że jeśli, że jeśli uda się wygrać mistrzostwo. To będzie smakować bardzo dobrze, niezależnie od tego, kto na mnie ugotuje. To ja, ja tylko powiem, że, że, że być może czasami jestem, jeżeli właśnie chodzi o sport, za bardzo emocjonalny. A, a, a w Lidze NBA rzeczywiście trzeba być przygotowanym na to, że czasem, jeżeli chodzi o trejdy, to nie ma litości i ten cel uświęca środki. I, i, i ja, Piotrek, miałem dosyć duży problem żeby się trochę z tego ze straty smarta wyleczyć bo, bo to też troszkę wynikało z tego że takie moje mocne, mocne świadome i, i duże zaangażowanie w tą organizację zaczęło się po tym tradzie Paula Pierce'a i Kevina Garneta z Sterym na Brooklyn wiadomo, że to się wtedy wiązało z przyjściem Brad'a zaraz po roku przyszedł Przyszedł Markus Smart i, i gdzieś tam Markus, tak, 9 lat u nas grał i, i to, i to, no to mocno we mnie było, ale powiem ci szczerze, że już troszkę wybiegając, ta, ten dzisiejszy, wczorajszy mecz to był mecz, który no już mocno, mocno sprawił, że, że, że o tym Smartie zapomniałem. Może nie tak, że zapomniałem, ale. No, potrzebowałem tego meczu. Jeszcze te mecze presezonowe nie sprawiały, że, że mówiłem sobie, dobra, to jest to i, 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 i idziemy po swoje, I, i to było słuszne. Jakby wierzyłem w to, ale nie docierało to do mnie. Natomiast ten pierwszy mecz, nie chcę mówić, że to już jest coś, co, co powinno nam dać pogląd na to, jak będzie w czerwcu. Mam nadzieję, że doczekamy tego czerwca w playoffach, ale to już był mecz, który, który też na parę pytań nam odpowiedział. I myślę, moi drodzy Piotrys, jeśli nie masz nic przeciwko, przechodzimy już do tego segmentu omówiania zawodników. Moi drodzy, zapraszam na segment, który nazwałem podobnie jak w poprzednim odcinku znaki zapytania, ale czy na pewno, ponieważ sądzę, że Drew Holiday i Kristap Porzingis mogą być już tymi znakami zapytania nieco mniejszymi i to nie tylko przez wzgląd na ten pierwszy mecz. Zapraszam serdecznie. Piotrek, zacznę zapytam Ciebie tutaj pierwsze pytanie jeszcze zanim sobie przejdziemy do Drew Holiday'a i Crestapsa Porcingiza do omówienia ich to pytanie miałem zadać na, na koniec, jako jedno z szeregu pytań w segmencie, gdzie tam sobie troszkę potypujemy, predykcje na ten sezon. Myślałem o tym, żeby to pytanie zadać, ale ono mocno mi pasuje do, do tego, co się wydarzyło w meczu numer jeden. Jaka była, być może jest, Twoja największa obawa przed tym sezonem, jeżeli chodzi o naszą organizację? I zaznaczam tutaj, że, że poza kontuzjami, bo to jest jakby oczywiste, to jest popularna opinia, bardzo wiele razy słyszymy, że jeżeli Celtics będą zdrowi, to, to naprawdę bardzo ciężko może tego mistrzostwa, bardzo ciężko nie zdobyć tego mistrzostwa, chociaż w NBA może się zdarzyć wszystko, ale jaka jest Twoja największa obawa poza kontuzjami? Wiesz co, ja tylko sobie jeszcze szybko wrócić do Markusa Smarta, żeby to dobrze wyrzucił. że ja oczywiście doceniam 9 sezonów, który nas spełnił, y spędził e i że no, uważam, że był generalnie dobrym graczem, no, ale poszukiwał pan jeszcze jakiś czas na zmiany i, no, i niestety patrz. Pragmatycznie podchodzisz tutaj tego, do, te, hiarum, do tego tak, tematu. Do, 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 dokładnie, dokładnie tak. A, a co do obawy, no to oczywiście, że kontuzje, o których mówisz, i to jest dosyć oczywiste, szczególnie w kontekście e Portingisa. Mm. E, natomiast ja się obawiam trochę tej ławki i, i głębi, którą jednak oddaliśmy dosyć mocno w, tym, e, w, te, w ten, ten off-season. Bo chyba na wczoraj, jeśli dobrze pamiętam, zagrało, zagrało z ławki czterech gracze i się boję, że ta rotacja może być trochę krótka. Jeśli tak to będzie wyglądało, i że możemy gdzieś tam się zajechać w międzyczasie. Aczkolwiek no, myślę, że, że skoro ja to widzę i widzi to też sporo osób, no to widzi też to pewnie. Widzą też to pewnie osoby, które są odpowiedzialne za to, i że tu będą jakieś rozwiązania jeszcze, jeszcze w międzyczasie, ale no to bym wskazał, jako taką moją największą obawę poza, po, poza kwestiami zdrowotnymi. To zanim ja powiem o mojej obawie, bo ta obawa będzie się właśnie wiązała z Kristapsem Porsingisem i, i z Jules Holidayem, ale już uprzedzę, że w pozytywny sposób, wiem, że to trochę abstrakcyjnie brzmi, ale zaraz się wyjaśni, ale zahaczyłeś o tą ławkę i rzeczywiście ten wczorajszy mecz, no to był jeden z takich minusów, które ja odnotowałem w tym meczu. Rzeczywiście ławka mało wniosła, bo... Przypominając e... tak, że, że, że yes. zagrał cztery graczy, no to oni też nie dali dużo, tak jak mówisz. To patrząc nie nie punktu, dali o, dużo. To jest 12 punktów od czterech graczy z ławki, gdzie chyba sam... Sam, sam Quickly chyba dał dwa razy więcej punktów dla nixów niż, niż cała nasza ławka wczoraj. Tak, zresztą Quickly się strasznie rozrzucał, bo to było 5 na 7 za 3. Tak, i, tak. i rzeczywiście pozwoliliśmy graczowi, który no w zeszłym sezonie aspirował do tego gracza mm, Six Men of the Year, właściwie to z, Brong z Brongdonem tutaj szli web w łeb w ostatnim głosowaniu. Daliśmy mu się rozszaleć, no i nie oszukujmy się, że. W tej czwartej kwarcie zrobiło się gorąco, więc ten pojedynek ławkowy, że tak to nazwie kolokwialnie, Nowy Jork wygrał. Mnie troszkę zaskoczyło to, że Joe Mazula nie dał pograć nikomu nowemu. Nie oszukujmy się, że w presezonie było parę nazwisk jak Keita czy Luke, którzy, którzy naprawdę grali bardzo solidnie i miejmy nadzieję, że jeszcze się pokażą. I tak jak wspomniałeś, ci co wystąpili jakby, na chwilę odetnijmy Ala Horforda, który był całkiem solidny wczoraj, to, to Peyton Pritchard nie rzucił nic za trzy, podjął cztery próby, to samo Sam Hauser, także, także no tutaj nie było, nie było ognia, no o Luku Kornacie nie wspominam, bo on za trzy nie rzuca, wczoraj właściwie nic, nic, nic wielkiego nie pokazał, ale ta, ta ławka ta ławka rzeczywiście wczoraj rozczarowała. E, rozczarowały również rzuty za 3%, tylko 30%. E, ale mimo tych rozczarowań, które mo moglibyśmy parę wymienić, takich minusików, wygraliśmy. I to mi się wydaje, że w tym meczu numer jeden, w meczu otwierającym, jest najważniejsze. Tym bardziej, że graliśmy na wyjeździe w gorącej hali Madison Square Garden, gdzie był oczywiście Spike Lee, e, Carmela Antony i cała śmietanka nowojorska. E, te bilety zawsze są drogie na Boston, zawsze wszyscy się nastawiają. I, 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 i była to hala, która żyła szczególnie gdzieś tam w tej trzeciej czy czwartej kwarty. Kiedy, zdecydowanie, kiedy dochodzili na remisowali lub wychodzili na chwilę na prowadzenie. To było słodze, że ta hala, hala żyje tym meczem. No i nie oszukujmy się, że żyła szczególnie jak piłkę w swoich rękach miał Kristap Porzingis, czyli, czyli gość, którego nowy Jork wybrał w drafcie. I zaraz do Kristapsa przechodzimy. Ja odpowiem na to pytanie, które również Tobie zadałem. Jaka jest moja obawa? Piotrek, już się przyzwyczailiśmy do tego, że jakikolwiek by nie był nasz roster, czy byśmy nie inwestowali w Kariego Irwinga, który miał być klacz-playerem nie do zajechania czy byśmy inwestowali w Malcolma Brongdona, gdzie ja się spodziewałem, że to będzie zawodnik o jakby totalnym spokoju. Czwarta kwarta wynik na granicy piła do Brongdona, bo on na pewno nie straci. A, a, a wiemy jak to było chociażby w meczach z Miami Heat w zeszłym roku. No ja się bałem o te kluczowe momenty. Ja się, ba, ja się boję o te, o te momenty, gdzie albo Celtics... Yy, za wcześnie zaczynają myśleć o, o zwycięstwie i roztrwonią swoją przewagę, i potem już po prostu nie dają rady się podnieść. No i, i, i właśnie te późne fragmenty, to ta lekkomyślność, i, no i w zeszłym sezonie brak adjustment, adjustments, co, co często się pojawiało w kontekście Joe Mazuli, że, 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 że tego nie robił. Słuchaj, wczoraj. 4 eee, minuty do końca. Eee, w trzeciej kwarcie pozwoliliśmy Nowemu Jorkowi na, na ran 10 do 0. Ta, ta przewaga wymknęła się spod kontroli. W czwartej kwarcie było już naprawdę gorąco, i na 4 minuty przed końcem Joe Mazula robi to, o co wszyscy go prosili w zeszłym sezonie: bierze czas. Eee, Nowy Jork, który nas naprawdę mierzył na, na, na zbiórkach, szczególnie ofensywnych, 17, 17 takich zbiórek. Piotr, posłuchaj parę, parę faktów z tego okresu. Po tych 4 minutach tylko dwa razy field goals dla Nowego Jorku. Po naszej stronie 10 rzutów osobistych. I Leja Dżuru i oczywiście Dagger Kristapsa Porsingisa. E, dlatego zatoczyłem takie koło tutaj w tym pytaniu, bo mówiłem, że zaczniemy mówić o Porsingisie, o Dżuru a to oni właśnie e, już zaczęli e, trochę te moje obawy e, łagodzić. I to właśnie w tych kluczowych momentach, w tych kluczowych momentach, to oni wzięli na siebie na barki. Zdobywanie punktów i zatrzymywanie Nowego Jorku. Eee, powiedz jak, 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 jak ty, może w kolejności, najpierw Krista Porcingis, eee, czego się po nim spodziewasz? Co zobaczyłeś wczoraj i, i co myślisz, że zobaczymy w najbliższych miesiącach? Hmm, to może zacznę od obu, mówiąc tak, tak ogólnie. Jasne, jasne. że wczorajszy mecz pokazał, że, yy, że z bracji się rację. Przynajmniej na ten moment, oczywiście, trudno wyrokość po jednym meczu, ale pokazali i jeden, i drugi, że są graczami, którzy od razu wpływają na zespół i od razu wpływają na zespół pozytywnie. Ja, dzisiaj, jeśli chodzi o Polsingisa, to sobie dzisiaj porównałem jego statystyki z wczorajszego meczu z tym, co robił Robert Williams w zeszłym sezonie. Oczywiście wiemy, że Williams miał dosyć długo problemy zdrowotne i grał też dużo mniej minut. Natomiast. No, w jednym meczu Bordynis rzucił dwa razy więcej punktów niż, e, e, niż Williams swoich najlepszych, bo miał we w 4-14, i zaliczył tyle samo bloków: 4, więc jakby Bordynis no na razie wniósł bardzo wiele. Bardzo wiele, no bo daje nam ten spacing, możliwość rzutu, e, rzutu za trzy, e, gdzie jakby nie jest tylko statystą, tylko z realnym zagrożeniem. E, I co się będzie fajnie wymieniał, moim zdaniem, z Horfordem. Więc ja się po nie spodziewam, w, dobrych rzeczy. Eee, no przede wszystkim się spodziewam żeby, spodziewam, żeby był zdrowy, bo to jest, to jest oczywiście najważniejsze u niego. Eee, ja miałem swoje obawy co do niego, patrząc na to, jak to wyszło w Dallas, gdzie grało z, z Donciczem, że gdzieś znowu może mieć poczucie takie, że on tutaj też jest super gwiazdą i zasługuje na to, żeby być pierwszą opcją. Aczkolwiek to jego wypowiedzi o tym, że każdy tutaj jest gotowy poświęcić swoje statystyki, bo liczy się tylko wygrywanie. Eee, to jest przykład, oczywiście pokazują, że on jest chyba gdzieś tam dojrzał i chyba zrozumiał, że jednak jest teraz częścią zespołu. Szczególnie, że w Bostonie wydaje mi się, że mamy szansę na zbudowanie fajnego systemu z tymi sześcioma graczami, a nie już że liczenie na to, że w kryzysowych momentach Jason Tatum albo Jalen Brown przejmą mecz i nam dowiozą go do końca. Eee, tak więc na no, to by było tyle o popor jeśli o holidayu no to spodziewam się dokładnie tego, co wczoraj zobaczyliśmy. Czyli dużego wsparcia w, w, ofensy, w ofensywy no, elitarnej, elitarnej defensywy. Bo to po prostu jest coś niesamowitego, co on wczoraj robił e, e, robił po tej bronionej stronie stronie parkietu. Tak, więc... i powiem ci, że czasem patrząc na... Ej, jeszcze coś chciałeś dopowiedzieć? Nie, 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 proszę mów. E... Patrząc właśnie czasem na boxcore i, i czasem followuję niektóre jakieś profile albo konta, czy na Facebooku, na Twitterze, widziałem ludzi, którzy na grę holidaya wczoraj być może nie tyle narzekali, co byli trochę rozczarowani, ale to mi się wydaje, że trochę to jest wpisane w, w osoby, które. Rzucą, no, rzucą okiem na to ile ktoś zdobył punktów i, i może ile zanotował asyst a to co powiedziałeś obrona była elitarna eee, Piotrek klasa światowa eee, na randlu 23 posiadania Randall rzuca 1 na 10 notuje 2 punkty eee, dalej Holiday na Bronsonie 17 posiadań Bronson 0 na 4 RJ Barrett 6 posiadań Jeden na cztery. Czyli jak sobie podsumujemy tych trzech graczy to jest 18 rzutów z czego dwa wchodzą. I, i tą mądrość, mądrość Holiday'a widać, widać gołym okiem i w statystykach to znajduje swoje odzwierciedlenie. Eee, My się wydaje, że tu będziemy zgodni. Jak pojawił się ruch Holiday od razu poczułem spokój. Nie tylko, nie, tylko, nie tylko kogoś, kto, kto będzie głosem w szatni, bo wiem, że, że Drew Holiday nawet zdobywał nagrody za, za to, że jest najfajniejszym kumplem w szatni, ale jest fajnym liderem. Ja, ja widziałem tutaj chwilę przed naszym, przed naszym spotkaniem, przed, przed naszym połączeniem taki, taką podsłuchaną rozmowę między Tatumem a Holidayem i tam tom na żarty ciśnie Holiday'owi, że o, ty jesteś taki stary, bo ty, bo ty z, z Tracy'im grałeś, a teraz grasz ze mną. Ale to właśnie to doświadczenie, 33-latka, może nam, może nam bardzo pomóc i tym razem zaszkodzić innym, bo zawsze się mówiło sporo o Giannisie, o tym, że Middleton w pojedynkach z Celtics jest naszą zmorą, ale szczerze to ja zawsze najbardziej płakałem, jak widziałem, co robi Drew Holiday. No, no jest naprawdę jest naprawdę graczem, który, który zrobi różnicę i, i wprowadzi, wprowadzi takie liderowanie, które też myślę, trochę w tym sezonie będzie się rozkładać po różnych graczach. Jak myślisz, jak to będzie z tym liderowaniem, tak trochę off-topic? Wiesz co? Bądź że masz rację, że tutaj będzie trudno wskazać jednego gracza, który będzie takim liderem lider, lider w szatni. Eee, I może też przy tych zeszłorocznych zarzutach wobec Sprawna i tej Tuma, że, że nie do końca to potrafią, to właśnie taki Jurju Holiday jest tutaj eee, bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc uh... Myślę, że trudno wskazać jedną osobę, ale na pewno, na pewno Holiday tutaj będzie pod tym względem też będzie, też będzie wzmocnieniem. No i nie zapominajmy o tym jego stricte mistrzowskim doświadczeniu, bo to jednak jest mistrz A, oczywiście. z Milwaukee, co też jest zawsze zawsze wartością dodaną dla, dla zespołu mojego. Wiesz, co nawet jak, jak, jak już się dowiedzieliśmy o tym transferze Holidaya. To, to oczywiście wiele osób, ja również, zacząłem to porównywać do tego transferu Damiena Lilarda do, do Milwaukee. I jeżeli chodzi o defensywę, to tu nie ma nic do porównania. W rankingach defensive rating ma. Drew Holiday jest notowany na czwartej pozycji tutaj na obwodzie. Damien to jest 224 pozycja suchej. W ataku, moim zdaniem, no Damien jest oczywiście lepszy, skuteczniejszy, ale to też wiele wynika, mi się wydaje, z tego, że on jest po prostu taki fan to watch. A, a, a Drew też robi dużo, dużo e, takiej brudnej roboty i, i, jak ja to mówię, e, podejmuje odpowiednie decyzje. Kiedy trzeba rzucić, to rzuca, kiedy podaje, to podaje e, i tak dalej. I, I tak jak mówisz, to. To doświadczenie mistrzowskie, bycia już na parkietach w paru organizacjach od, od wielu lat, sprawi, że dużo będziemy mieli z, z dżiru pożytku. Jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć do Kristapsa Polsinkisa. Absolutnie zgadzam się z Tobą, oglądając te wywiady, gdzie Kristaps opowiadał o tym, że teraz każdy będzie musiał trochę poświęcić swojego ego, że teraz. Liczy się cel, liczy się drużyna. Czasem słucham wywiadów, oglądam wypowiedzi graczy i przyznam szczerze, że czasem im wierzę, czasem nie. Wiadomo, jestem fanem Celtics i, i, i zawsze będę trochę skrajny, ale. E, ale Chris klipstab, Stabs naprawdę brzmi, brzmi rozsądnie e, i, 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 i ufam w to, co mówi. Gracz, który. Wspomniałeś o spacingu, wspomniałeś, yy, to, to, to było widać, yy, ja się strasznie jaram tymi ak akcjami pick and pop, gość yy, rzuca trójkę bardzo szybko, nawet miał wczoraj taki rzut, gdzie tam już yy, 24 sekundy się kończyły, a on zrobił trochę jak Jason Tatum, taki, takie odejście do tyłu i to był taki bankshot za, za 3 punkty, yy, w ogóle Kristaps yy, 15 punktów w pierwszej kwarcie, to było jakieś... Po prostu szał. To, 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 to było naprawdę, naprawdę mocne wejście. No i ten Dager cztery e, bloki i, i od połowy trzeciej kwarty też grał z czterema faulami, potem już nie popełnił żadnego, a miał swój impact na bronionej desce i, i myślę, że to super, super prognostyk na, na, na kolejne mecze i na kolejne miesiące. Tak jak wspomniałeś, życzmy, życzmy Łotyszowi Zdrowia i powinno być dobrze. E, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej dwójki e, graczy. E, zestawiłem ich ze sobą, chyba bez większego jakiegoś tutaj celu, jakiegoś pomostu. E, Al Horford i, i Derek White. Zacznijmy od Derika White'a, gracza, który ostatnio był pominięty w zestawieniu tutaj ESPN-u, chyba na 100 najlepszych graczy w Lidze, co jest dla mnie w ogóle totalną abstrakcją. Prawdopodobnie dla ciebie też. To jest jeden chyba z lepszych takich two-way playerów. Był w All Defensive Team w zeszłym roku. Rozegrał wszystkie mecze w naszym zespole i, i teraz z Druch Mam wrażenie tworzy najlepszą parę obrońców na, na obwodzie, super trójka, super podanie. Jak ty widzisz rolę Derika White'a w tym sezonie i, i czego możemy się po nim spodziewać? No myślę, że dokładnie tego co powiedziałeś, na pewno jest to bardzo dobry obrońca, Te, tak więc mamy razem dwóch graczy z All, all, defensive, all defensive Team z zeszłego sezonu, więc te dwójka razem na, na, na obozie powinna gwarantować się co najmniej bardzo dobry poziom, e, e, poziom obrony, e, no co jest jak wiadomo, wiadomo bardzo ważne. Dodatkowo jest to, jest to gra z całkiem nie, z całkiem niezłym, z, dobry, z dobrym rozgrywaniem. No, ale też jak pokazał poprzedni sezon, potrafi jakby w takich dosyć kluczowych momentach e, wziąć też kwestie ofensywne. Oczywiście mam na myśli tutaj ten e, game winner w Game Six z Miami. Tak więc no, to jest dokładnie to, czego się po nim spodziewam, czyli po prostu bardzo dobrej obrony i, i wsparcia w ataku w momencie, w którym to będzie, e, będzie niezbędne. E, no, jego, jakby jego rola zespołu jest taka, no, że. No jest częścią tej szóstki, która chyba jest po prostu już wyraźnie, wy, wyraźna na ten moment i. I zobaczymy, jak co, co z tego nam wyjdzie. Wspomniałeś o tej szóstce, a, a, a wiemy doskonale, że na parkiecie startowa może być tylko piątka. I, i ja zrobię taką tutaj aluzję między Alem Horfordem a Derekiem Whiteem, bo, bo dzisiaj widziałem informację o tym, że, że były oczywiście duże dyskusje. Sam pewnie się zastanawiałeś, jak będziemy ten sezon zaczynać. Ja, ja również absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby tą startową piątką rotować, raczej wola, żeby ona była stała, przynajmniej na regularny sezon. Potem w playoffach, to już wiadomo, te meczapy są mocno, mocno dyktowane. Natomiast podobno spotkało się tych, tych sześciu graczy właśnie JB, JT, Horford, White, Holiday i, i Stapps. I, i, I rozmawiali o tym, nawet głosowali jakoś dyskusję, prawdopodobnie trenerzy też w tym brali udział. I, i, i no, decyzja padła na to, że, że Horford będzie siedział, a dlatego wspominałem o White'cie, bo White powiedział, że on głosował, żeby, żeby JT tak, zaczynał tak, tak, tak. z łapki. Też, też to widziałem. Co jest oczywiście zabawne, ale, ale to też pokazuje to, że że jest fajna atmosfera. Derek White też jest często postrzegany mm, jako być może taki bardzo poważny człowiek. A, a to też pokazuje, że, że, jest, że, że jest gościem, który gdzieś tam zarzuci żartem. I, i, i w momencie, jak w Szatni będzie brakowało zgrywusów takich jak Grant Williams, to, to nadal będzie, będzie, będzie zabawnie, bo to, też, bo to też o to chodzi, żeby wtedy, kiedy. Trzeba się skoncentrować była maksymalna koncentracja i skupienia, a, ale luz też jest ważny. E, przechodzimy do Horforda. E, Horford 17 sezon w NBA, Piotrek e, 1400 meczów licząc ten, ten mecz z Nowym Jorkiem. Ale ostatni raz jako rezerwowy wychodził w 2020 i co jest ciekawostką, tylko 10 spotkań w ciągu tych 17 sezonów w NBA rozegrał wchodząc z ławki notował wtedy 7,7 punkta 7,5 zbiórki 37 lat Al Horford, nie ukrywajmy że stawiamy na niego jako podporę tutaj w pomalowanym na Embida, na Giannisa jak powiedz, ty się zapatrujesz na niego w tym sezonie czy, czy masz jakieś obawy, czy masz jakieś wątpliwości Wiesz co, trudno to mówić o obawach czy wątpliwościach, no to na pewno jest gracz, który jest bardzo doświadczony. Eee, myślę też, że jest świadomy tego, ile ma lat i ile może sobie na ile może sobie pozwolić. I myślę, że z tego też będzie wynikał fakt, że będzie pewnie grał trochę, eee, trochę mniej. Eee, ja przy graczach z takim wiekiem zawsze mam pewne obawy co do takiej czystej fizyczności, możliwości fizycznych, bo jakby napatrzyłeś przez swoje życie na sportowców, którzy bardzo to się na tym opierali. Czasami jeden off-season w różnych sportach, nie tylko w korzykówce był, powodował, że były dramatyczne e, i drastyczne różnice, no ale na razie tego nie widzimy e, u Horforda i niech tak, niech tak to zostanie. Więc tak moim zdaniem trudno go nazwać rezerwowym, aczkolwiek no, wydaje mi się, że on właśnie będzie tym, e, tym szóstym jeszcze z tym graczem wchodzący z, jako wchodzący z ławki, z tej takiej, nazwijmy, do koru zespołu. I, i, I myślę, że dobrze na tym idziemy. Bo też tam A... też, oczekuję od niego tego, co dawał wcześniej. Po prostu, jak mówisz, obrony na tych takich kluczowych graczach, jakby i też możliwości spacingu i wsparcia, wsparcia w kumulowane. Tu się akurat moim zdaniem, nie zmienia od poprzednich lat. I wiesz co, ja też chyba jestem optymistą. Prawdopodobnie ale znowu może pomijać te... Znaczy te wiesz zagra zagraliśmy jeden mecz i go wygraliśmy i wyglądało to momentami bardzo dobrze, więc trudno, trudno nie być optymistą. Jasne, ale wiesz co, ja nawet sobie teraz myślę, że patrząc na te poprzednie sezony, nie wiem jakie ty miałeś odczucia albo jak obserwowałeś społeczność Celtics, ale kiedy Al wracał do nas wtedy z Oplachomy, to, to jest trzeci sezon, czyli to było trzy sezony temu, to, to wiele było takich opinii, że no on już teraz będzie tylko mentorem, on będzie takim weteranem, ale wielkiego wpływu tutaj na naszą grę nie będzie miał. Natomiast no jak spojrzymy sobie na przekrój tych ostatnich dwóch ranów naszych w playoffs, szczególnie tego, Dwa lata temu, kiedy doszliśmy do finałów, no to Horford był postacią absolutnie wiodącą. To, 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 to były te, te danki nad Zianisem. To, to były pojedynki jeden na jeden z graczami dużo młodszymi. A Al wcale nie wyglądał na gracza gorszego, a wręcz przeciwnie nazywaliśmy go play of Al i, i, i wkraczał po prostu na poziom fizyczny, ale też myślę mentalny dla wielu nieosiągalny, więc ja też, ja też jestem optymistą i, i biorąc pod uwagę, znowu zrobię taki off topic, biorąc pod uwagę to, jaką dużą mam wrażenie troską organizacja została przed brada Stevensa i zarząd objęta w tym sezonie, również Horford będzie będzie dużą troską objęty właśnie ten jego limity minut tak, żeby właśnie na wiosnę był gotowy bo, bo nie wiem czy masz takie samo odczucie, ale mam wrażenie, że ten sezon był inny nie tylko przez transfery, ale właśnie przez dbanie o szczegóły ostatnio rondo widziany na, na treningach, Paul Pierce trenował z Brownem i, i z Tatumem, sztab się zmienił Dużo takich wydawałoby się małych rzeczy, ale ta, ta ilość małych rzeczy składa się na, na dużą rzecz. Nie wiem, czy też masz takie odczucie, że w tym sezonie dbamy o szczegóły, w tym off-sezonie. E, tak, tak, jak najbardziej. Myślę też, że to wciągnięcie rondo i Pirsa, to też jest trochę taka próba zaszczepienia takiej mistrzowskiego, nie wiem, czy genu, czy atmosfery, czy takiego. Pokazania, że, że tutaj macie graczy, którzy ostatnie jako ostatni wgrali i teraz jest wasza, e, wasza kolej. E, no ale tutaj pod tym względem, jakby no mamy z czego korzystać, tak więc oczywiście korzystajmy. I myślę, że tak, że masz rację, że tutaj jakby takie zadbanie o, o rzeczy nie tylko związane z, z, z transferami czy budowaniem składu, e, ale też właśnie w, wszystkim, e, wszystkim dookoła. No Myślę też, że no to jest kwestia też tego, co się wydarzyło w poprzednim sezonie, czyli ta nagła zmiana trenera, której nikt, nikt nie przewidywał. No Mam nadzieję, że tutaj teraz też już będzie Mazuli łatwiej pod tym względem, że jednak dostał kredyt zaufania i że patrzcie, to już nie jest tak, że przez przypadek jest, jest, zostałem tym trenerem. Tylko jednak dali spędziłem sezon i postanowiono mnie zostawić i, i też, żeby bardziej mógł zbudować swój sztab, a nie taki odziedziczony. Gdzieś tam jeszcze dodatkowo e, przetrzebiony różnymi tam personalnymi decyzjami. To wiesz co? To pytanie miałem również zostawić, tak jak to pytanie z obawami o przyszły sezon na koniec, i, i, i to pytanie, które zada, zaraz zadam, też miało być na koniec, ale chyba to jest dobry moment, i, i słuchacze tutaj się, e, się nie wybiją z rytmu, bo zaraz przechodzimy do naszych. Dwóch największych, gwiazd Jelena Browna i Jasona Tatuma, ale skoro już zahaczyliśmy o, o Joe Mazule, młodego trenera, który w zeszłym sezonie debiutował na takim stanowisku, pytanie moje brzmi, bo ta nasza społeczność też była trochę podzielona, jeżeli chodzi o opinię na temat tego jego debiutanckiego sezonu. Czy, czy ty myślisz, że będzie duży progres? Czy ty myślisz, że będą wyciągnięte wnioski? Eee, czy masz obawy, że, że Joe, nie wiem, będzie tylko po prostu marionetką, bo marionetką otoczoną przez profesjonalistów, że tak powiem? Bo e, tylko taka dygresja. Ja, jak brat Steven trenował naszych zawodników, to bardzo często mówiłem... Jak ktoś mnie pytał, jaka jest największa gwiazda Bostonu, ja mówiłem Brad Stevens. Jak ktoś pytał mnie o Mazulę, to niestety często odpowiadałem, że to może być niestety nasze najsłabsze ogniwo. Joe Mazula i nadchodzący sezon, jak, jak ty widzisz naszego trenera? Ja przede wszystkim mam nadzieję, że wnioski zostaną, zostaną wyciągnięte i że to będzie wyglądało w wielu aspektach inaczej niż w zeszłym sezonie. Też daję mu taki właśnie kredyt zaufania, że. Że to jest trochę inna sytuacja, aczkolwiek, no na przykład to, co mnie martwi w kontekście też wczorajszego meczu, to, to jest, o, czym, o czym mówiłeś wcześniej, to, że mamy jakieś prowadzenie. Chyba mieliśmy 12 punktowe najwyższe prowadzenie w wczorajszym meczu, a my je po prostu oddajemy i pod koniec meczu znowu jest nerwówka i walka do końca, i w zeszłym sezonie tych meczów było sporo, które tak wyglądały, o ile dobrze, o ile dobrze pamiętam. I, i to, jest, to jest ta jedna z moich obaw, że my kilka meczów możemy w ten sposób po prostu przegrać, że, że gdzieś tam w którymś momencie odpuścimy i po prostu już nie damy rady wrócić. I, i, I to jest coś, co się powtarza, i mam nadzieję, że tutaj coś zostanie zmienione. I to jest chyba największe dla mnie, największe zadanie dla, dla, dla Mazuli, po których chyba też najłatwiej będzie można go ocenić, bo to jest rzecz, która po prostu się rzuca w oczy. Tak, tak, tak. To jest, to jest rzecz, która się niestety powtarzała w ja zeszłym nawet sezonie. Nie wiem, ja nawet nie wiem, czy w czy wczorajszym meczu nie było tak, że mieliśmy 12 punktów przewagi, żeby, to, żeby pozwolić na zremisowanie, podczas tego 12 punktów przewagi i pozwolić na prowadzenie Nikso. E, miejmy nadzieję. Zdecydowanie. Ja też, ja też nie powiem, że nic na 100%. Bo nie wiem, czy to wynika z tego, że po prostu mocno się koncentruje na tej organizacji, i, i, i jakby zrozumiałe jest, że, 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 że takiego zainteresowania aż nie ma innymi organizacjami, ale mam wrażenie, że ten Boston tak. zawsze jest skazany na nerwówki. Te trwonienie przewag po prostu jest naszą zmorą. Te trzecie, te trzecie kwarty to, to jeszcze za Stevensa było i i to jest jak klątwa, a jeśli mamy, jeśli mamy zdobyć mistrzostwo, to musimy utrzymać e, poziom, po prostu cały mecz, cały mecz wyrównany poziom, bo, bo wiemy, że w playoffach e, e, ta skala napięcia, ta skala umiejętności koszykarskich jest po prostu napięta do, do granic możliwości i wtedy nie tylko fizycznością się wygrywa, ale, ale myślę, że znak równości można po, poka, po, postawić między fizycznością, właśnie a psychiką i takimi e, mądrymi, mądrymi decyzjami. Okej okay, Piotrek. E, Joe Mazula e, za nami. A przed nami nasze dwie największe gwiazdy. Gracze, bez których sobie nie wyobrażamy zespołu. Yy, gracze, którzy są z nami już od dawna. To szósty sezon tej tuma, to siódmy sezon Jaylena Browna, Jalen Brown, od niego rozpoczniemy. Yy, w, tym, w tym off sezonie podpisał nową umowę yy, opiewającą na ponad 300 milionów, to to największa kasa, jaką ktokolwiek dostał wtedy na tamten, na tamten moment. Z mojej perspektywy chciałbym się bardzo na tym braunie skupić, bo widzę tutaj widzę tutaj naprawdę wiele aspektów, co do których też mam pewne obawy, ale też chciałbym naszym widzom, naszym, naszym słuchaczom, przepraszam, wlać optymizm, bo, bo to jest początek sezonu i o to chodzi, żeby żeby się dobrze nastawiać, ale żeby też wziąć pod uwagę te, te, te aspekty mniej ciekawe e, i rzuca już dosyć, dosyć e, jasne światło na Brauna, bo on wczoraj się spotkał ze, spo, ze sporą krytyką e, po meczu. E, powiedz, jak ty oceniasz jego, jego wczorajszy występ? Na razie pomówmy tylko o meczu. Jak, jak, jak ty ten, ten jego wczorajszy występ oceniasz? No jeśli coś miał nas pozbawić optymizmu, no to był chyba właśnie występ, występ Brauna. Oczywiście jest to pierwszy mecz, e, tak więc jeszcze dużo, dużo, dużo przed nami, ale no myślę, że, że on sam nie jest zadowolony z tego, co, w, e, co wczoraj, e, co wczoraj pokazał e, i że na pewno go stać na dużo, e, du, dużo więcej. Tak więc no, jeśli miałbym oceniać jego wczorajszy, wczorajszy występ, no to powiedziałbym tak, że stać go na, na, na dużo więcej. Na pewno brało nas stać na więcej, bo wiemy, że, że Jalen, on bodajże rok temu otwierał w fenomenalny sposób sezon. On, i, on i nas pe... chyba nawet ciągnął dosyć mocno w pewnym momencie zeszłego sezonu. I, I to rzeczywiście Jalen potrafi wziąć na swoje barki grę. Potrafi być on fire i, i, i po prostu nie bać się niczego. Potrafi to również przeplatać niestety. Występami, no. Fajnie chyba porównać finały z Golden State dwa lata temu, gdzie, gdzie to bardzo dużo mówiliśmy o tym, że, że Tatum zawiódł, a naszym najlepszym graczem był Brown. A z kolei ta seria z hit w zeszłym roku, szczególnie mecz numer 7, gdzie, gdzie Jason miał problemy zdrowotne, a Brown tam chyba sobie postawił za, za cel pobicie rekordu Guinnessa w stratach w czwartej kwarcie. I. i i, I ten ball handling po prostu ciągle, ciągle to fatą się za nim, e, za nim ciągnie. E, ja ci powiem tak. E, owszem, Brown wczoraj e, nieco rozczarował, ale celowo tutaj używam słowa nieco, bo wydaje mi się, że, e, że trochę za surowo przez środowisko został oceniony. Owszem, to jest tylko 11 punktów, ale weźmy pod uwagę to, że. Dotychczas przez, przez te 6 lat, od kiedy Jason jest w naszym zespole, zawsze, zawsze było popularne takie zdanie, że Brown i Tatum wspólnie tam 50 parę, 60 parę punktów. Wczoraj było inaczej. Wczoraj, od wczoraj jakby Jason Tatum oraz Krista Porcingis razem bodajże 64 punkty. Jeszcze teraz patrzę tak, 30 i 34. I to jest moim zdaniem bardzo kluczowe wyzwanie, chyba dla Brauna, żeby się w tym systemie odnaleźć, bo, bo takich meczów może być sporo. I jakby naszym błogosławieństwem jest to, że możemy liczyć na naprawdę trzech fantastycznych strzelców, ale trochę zmorą może być to, żeby, żeby każdy z nich wiedział, kiedy kiedy podać, kiedy pójść, kiedy rzucić, i wydaje mi się, że Brown może mieć z tym najcięższe zadanie, bo naszym liderem jest Jason Tatum, tutaj jakby to nie ulega wątpliwości. Natomiast Porzingis już pokazał, że, że również nie zamierza odpuszczać, a, a, a Brown też ego ma wysoko zawieszone, bo, bo to jest gracz, który lubi napiąć mięśnie po, po danku, który lubi spojrzeć zło wrogo, który, który też, też, często w wywiadach w zeszłych sezonach wypowiadał się o swojej roli i kręcił nosem, kiedy pojawiał się w plotkach, w plotkach transferowych. Powiedz Piotrek, jak, czy ty też, czy ty też jakby widzisz tą rolę, rolę, jak widzisz rolę Braun'a jako dwójka, trójka, czy, czy to się będzie zmieniać, jak on to udźwignie? Trudno trudno powiedzieć, jaka będzie jego rola. No myślę, że na ten moment to i tak ma być nasz, nasz drugi, nasza druga opcja, chociaż tak czysto, tak też wydaje się, że pomysł z drugą opcją jako jako drugą opcją, przepraszam, wydaje się być bardzo sensowny. No, ale wydaje mi się, że, że Brown tak będzie kluczowy w całym, w całym tym zestawieniu, I, i tak jak mówisz, będą mecze, w których on nas będzie, będzie ratował i wyciągał. Wczoraj było trochę inaczej, natomiast no, ja sobie nie wyobrażam tego, tego zespołu, przynajmniej bezbrał, przynajmniej na ten, na ten moment. I, i myślę, że, myślę, że to jest jedno, to jest on, jak się odnajdzie, a druga też jest kwestia tego, że tu pewnie się będzie rodził jakiś system, jakiś pomysł na ten zespół, jak oni mają ze sobą grać. No też, umówmy się, tak, no, nie mieli za dużo za dużo czasu, żeby taki system, system wykreować i że myślę, że też tutaj jest to kwestia dla sztabu szkoleniowego, żeby tutaj ogarnąć to tak, żeby też wyciągać dobre i czy najlepsze cechy Brauna w meczach. A ty myślisz, że będziemy mieli duże ciśnienie na pierwszy sit, czy koncentrujemy się na dopieszczeniu składu na playoffy i dbamy o to, żeby po prostu ten sit był jak najlepsze, ale że nie, nie, nie będzie to jakoś tam Aha. priorytetowe dla nas. Wiesz co, nie wiem, czy widziałeś wywiad e, Mazuli chyba u Rytika. E, oglądałem ten podcast. Tak, tak I tak. Strasznie, mi się, strasznie mi się Mazula podobał. Tak, i on, tam, i on tam właśnie mówił, że jakby ten, te CD -y nie mają większego, większego znaczenia, więc myślę że, myślę, że będzie zdejmowanie ciśnienia i, uh -huh. i może być taka właśnie narracja, że patrzcie, no Miami było w zeszłym roku 8 e, I dotarli do finałów. E, więc te SDY nie mają aż tak, tak ogromnego e, ogromnego znaczenia. E, ale myślę, że zakulisowo no, będą chcieli być jak najwyżej i myślę, że będą chcieli, e, chcieli zająć, e, zdobyć ten pierwszy set, no bo to też jest pewne pokazanie od razu, e, że patrzcie, zrobiliśmy transfery i mamy, i mamy tutaj ten pierwszy sit. Tak, ale to tak jak mówisz, parcia może nie być. Tym bardziej, że ten, e, ta przewaga naszego parkietu to czasami była tylko na papierze, a, no a w rzeczywistości, szczególnie właśnie w zeszłosezonowym e, ranie, e, w playoffach, chyba nawet, no, nie powiem teraz na pewno, ale intuicyjnie tak, tak czuję, że chyba, chyba lepiej nam szło e, czasem na wyjeździe naprawdę niż, e, niż, niż u siebie. E, no kto wie, jakby się potoczyła seria tak tak jakbyśmy pierwszych dwóch spotkań nie przegrali właśnie, właśnie w ogródku, co już nam strasznie utrudniło sprawę, a, a ten ogródek chociaż wspaniały, chociaż kibice strasznie zaangażowani i po prostu no wspaniali, wspaniali, no często ten, nie potrafimy tego wykorzystać. No nie, no nie, to prawda, no ale zobaczymy, może, może w tym sezonie się się uda. Eee, oby. Oby się udało, i, i oby Jason Tatum, Piotrek utrzymał taką formę, jak pokazał wczoraj, bo ja miałem wrażenie, że to jest taki występ na zasadzie hej, nazywam się Jason Tatum i w tym roku chcę zdobyć statuetkę MVP. Jak, jak oceniasz jego występ i, i czego spodziewamy się po tej tumie? Znaczy na po tej tumie możemy spodziewać tylko mocznie Dobre, dobrej rzeczy. Przynajmniej ja mam takie przynajmniej, ja mam takie odczucia. Czy czy to będzie sezon na MVP? Nie wiem. Nie wiem, ale to też wynika z tego, znaczy że. Znaczy te... to na pewno nie będzie jego priorytetem, bo to nie jest te, ten zawodnik. Nie? nie to jest inne, ale bardziej mi chodzi o to, czy, e, czy, czy czy po prostu właśnie nie będzie jednak nastawienia na budowanie tego systemu, który może ograniczyć indywidualne osiągi zawodników. Które, jak wiadomo, są jakby kluczowe w kontekście, w kontekście MVP. Natomiast dla mnie to był też taki występ. W stylu, że fajnie, że ściągnęliście nam tutaj dwóch, dwóch, dwóch potencjalnych all starów, ale ten zespół jest mój. Jest no, zdecydowanie, tak, no, lepiej tak, bym tego nie ubrał, w słowa. Takie takie. Że fajnie witajcie, witajcie, ale pamiętajcie, że jakby co to w tym domu karty rozdaje karty ja. Tym bardziej że te punkty zdobywał na, na różny sposób. Że to nie było jakby jedna, jedna akcja, jedna zagrywka. Tak więc, no ja po tej TUMie się spodziewam, spodziewam e, no tylko i wyłącznie dobrych rzeczy. Słuchaj, I, żeby, że, i, I że będzie, i że będzie, że będzie liderem takim właśnie boiskowym i pozaboiskowym, ale że, że mam nadzieję też, że właśnie będę w tym sezonie da rady zrzucić z siebie ten, to gadanie takie, że on jakby w kluczowych momentach nie zawsze daje rady i że mam nadzieję właśnie, że teraz, że teraz właśnie w tych kluczowych momentach będzie brał na siebie na siebie odpowiedzialność e, i że będzie, że będzie dowodził w tych kluczowych, e, kluczowych momentach. Po nim też widać, że, że dosyć intensywnie przepracował ten off-season. E, widać, że chyba też fizycznie się wzmocnił, co chyba widać głównie w tym e, w poście. Widać, że, że po prostu jest mocniejszy na nogach. Mocniejszy na nogach, przepycha się chętnie i bierze zawodnika na plecy. Rzeczywiście to, to już w, tym, w tych meczach presezonowych było widać. Jakby, jakby Jason wychodził na trening po prostu, a nie. no Oczywiście, mecz presezonowy, ale, ale zawsze już to jest coś poważniejszego niż, niż, niż Gierka za zamkniętymi drzwiami. Ale tak jak mówisz, e, wyszedł i, i robił swoje i to robił swoje na wielkim luzie. I to robił swoje na wielkim luzie, i, i, i tak jak wspominałeś, na wszelakie, na wszelakie sposoby ten, ten rzut e, firmowy z, z odejściem e, za trzy, no, wydaje się, że jak on czuje ten rzut, to jest nie do powstrzymania. Miał taki, e, taki rzut właśnie w kornerze, nie pamiętam czy jego nosa, ale, e, ale ale ja po prostu przecierałem oczy, jak jak to robił i, i cieszę, się, cieszę się, że Jason też, to już trochę w zeszłym sezonie się zaczęło, ja wspomniałem, że w tych czterech ostatnich minutach, w tych kluczowych minutach 10 razy lądowaliśmy na, na linii rzutów I, i bardzo lubię to, że Jason zaczął wreszcie wykorzystywać to, że ktoś wchodzi w problem z faulami, więc idę pod kosz jak się uda, będzie 2 plus 1, a jak nie, to będą dwa rzuty, które prawdopodobnie trafię, bo już mam jaja ze stali i, i ten sezon poprzedni, po sezonie, w którym spotkał się z falą krytyki e, tutaj po, po finałach z Golden State, no to już moim zdaniem był sezon, w którym miewał mecze, obok których przechodził, ale. Ale w tych kluczowych momentach nas nie zawodził, jak z Filadelfią w meczu numer 6, w meczu numer 7 również z Filadelfią, kiedy. Nie, e... no, mecz, mecz numer 7 z Filadelfią to była w ogóle poezja. Mecz numer Historyczny 6, mecz. Tak, tak. Mecz numer 6 generalnie na razie był taki, że. W kwarcie, nie? Powiedział, że dobra, kupaki. Tak, e, tak. e, teraz ja jednak przeszedłem po greśle, w koszkówkę. Ko bo, wcześniej, bo wcześniej generalnie narracja była taka, że, że gdybyśmy ten mecz przegrali, no to by była wina tej tumła, nie? No na pewno, na pewno. I, I wydaje mi się, że ten mecz numer 7, no teraz możemy już sobie tylko gdybać. I, i też z gdybania dużo nie wychodzi, więc nie chcę się nad tym rozwodzić, ale. Wydaje mi się, że udźwignąłby ten mecz, gdyby nie tak ostro. No to jest gdybanie, tak więc nie ma, nie, nie ma co na to tracić czasu, bo, no bo przegraliśmy tam ten mecz, niezależnie od tego, co było powodem, czy nie. No po prostu po prostu go oddaliśmy. Jasne, jasne. E, Piotrek, e, zaraz mija nam godzinka, a my jeszcze mamy ostatni segment tutaj dla naszych słuchaczy. E, również tutaj zapraszam wszystkich, jak i ciebie. W ostatnim segmencie tutaj będą pewne pytania ode mnie. Postaramy się przewidzieć może jakieś takie nagrody, które ja już w zeszłym sezonie rozdawałem na, na koniec regularnego sezonu. Sam, a na koniec playoffów tutaj z Marcinem, olejnikiem, którego serdecznie pozdrawiam. Nasz ziomek z Poznania. I, I przechodzimy do segmentu ostatniego. Zapraszam serdecznie. Słuchaj Piotrek, yy, zaczniemy od, y, od pytań o nagrody. Takie popularne nagrody, które są rozdawane y, zawsze. Po sezonie regularnym dla graczy z całego spektrum NBA. My się oczywiście skupimy na Bostonie I, i, i zapytam ciebie, kogo widzisz. No, to prawdopodobnie będzie bardzo proste pytanie. Kogo widzisz na MVP tego sezonu tutaj w Bostonie? Jason Tatum zdecydowanie. Jason Tatum zdecydowanie. Chyba nie będziemy tutaj tego rozwijać, bo, bo przed chwilą poświęciliśmy tej kilka dobrych minut. No też pytanie jest takie, czy naprawdę widzimy jakiegoś, jakiegoś kontrkandydata jakby na ten moment. Ja nie widzę. No to więc tutaj właśnie. jest jakby to, totalna zgoda. Jason Tatum razy dwa, zbiera głosy ode mnie, jak również od ciebie. A jeśli miałbyś powiedzieć taki gracz kluczowy, bo, bo, bo to często jest rozkminiane, że e, ja, ja często porównuję do tych sezonów, kiedy dwa razy pod rząd Golden State zdobywało mistrzostwo. Durant był najlepszy, ale kluczowy był kary. E, e, czy, czy jest według ciebie taki zawodnik w Bostonie, który no może okazać się właśnie takim kluczowym graczem? Poza Jasonem, który też oczywiście Oczywiście jest klacz jest, jest playerem, ale no żeby tutaj trochę, może, może masz takiego zawodnika. Aż. Nie mam jednego, szczerze mówiąc, bo uważam, że każdy z trójki Brown, powiedzmy z Holiday, spokojnie mogą, mogą taką rolę pełnić. Nie wiem, trud, hmm. trud, trud, trudno mi się ograniczyć do, do jednego, jednego, jednego z nich. Więc myślę, że z tej trójki każdy może się na swój sposób okazać, e, okazać kluczowy. Przebiegłem do e, cały, całego cały sezon. To, to ja z tej trójki wybiorę Brauna. Wybiorę Brauna, e, ponieważ o Holiday'a ja się jakby w ogóle nie boję, o jego mental i umiejętności. E, Chris nie ma doświadczenia w playoffach, e, ale. Ale gościu gra na dużej pewności. Wydaje mi się, że nie będzie miał problemów tutaj z, z wejściem. No i o tego Browna być może to już wybrzmiewa z moich ust po raz kolejny, ale, ale na niego liczę I, i myślę, że jeżeli Brown odpali to przy, przy zajebistym Jasonie i, i tych dwóch graczach, których przed chwilą powiedziałem, że, że nie mam obaw, to naprawdę ten kor ten, ten o którym dzisiaj rozmawiamy, no jest nie do powstrzymania. Na, na bronionej desce, a wiadomo, że w koszykówce jest tak, że from defensive to offensive, więc yy, wszystko się może na atakowanej desce zdarzyć, jeżeli tylko tą piłkę odbierzemy. Oczywiście to może działać też w dwie strony, tak jak yy, nie wiem, w Phoenix Suns, bardzo wiele osób mówi, że będą mieli problemy w defensywie, ale z kolei zabezpieczą Zabezpieczą ofensywę. Ale nie, 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 dzisiaj nie o nich. Kolejne, kolejna potencjalna nagroda, do kogo mogłaby powędrować nagroda za gracza, który zrobi największy progres? I to jest chyba trudniejsze pytanie, szczerze mówiąc, bo tu trudno kogoś wskazać, kto może zrobić jakiś duży czy ogromny, e, ogromny postęp. Szczególnie patrząc e, na graczy, którzy będą grać najwięcej i którzy byli w zeszłym sezonie. E, więc no jakbym ja miał wskazywać, to no, postawiłbym na Derricka White'a. Ale to jest, że tak powiem, zakład, którego nie obstawiałbym, yy, gdybym nie musiał. O, po prostu trudno mi tutaj wskazać kogoś konkretnego. E, też, też to jest taka kwestia, o której sporo się zastanawiałem. E, jeśli miałbym wybrać, to właśnie między Derrickiem i Peytonem Pritchardem. I ja postawiłem akurat na, na Peytona z tego względu, że to jest dla niego duży test, dużo minut się spodziewamy. Tą rolę z ławki Peyton będzie miał sporą i dostał też teraz kontrakt, więc jest trochę presja, jest, jest pole do pokazania na co cię stać. I jeżeli pokaże, że, że stać go na dużo, to to może, może gdzieś tam na tą taką, na te słowa pochwały, na, na te takie potencjalne nagrody, które sobie tutaj wymyślamy, zasłużyć. Także ode mnie Peyton Pritchard. Tym bardziej, że tutaj jest jedna taka jeszcze, jeszcze taka dygresja a propos tego zawodnika. To widziałem w precyzji, gdzie się spisywał świetnie. Bardzo mi się podobało, że miał parę takich akcji, w których wierzał pod kosz. Tego, tego wcześniej nie widziałem. Peyton mi się zawsze. Kojarzył z takie wchodzenie po zasłonach, rozdawanie piłki, oczywiście solidna trójka, ale, ale wjazdów pod kosz nie było. Tego Pejtonowi życzę i, i, i tylko dla dobra zespołu. Ważne pytanie, bo znowu będzie duża konkurencja, Piotrek. Najlepszy gracz defensywny. Myślę, że Holiday. Myślę, że, że, jednak, że jednak to będzie on. Że jednak to, to, to bronienie na, obwo, na obwodzie i też mierzenie się z, z, z puską, która zostaje po sobie smart, to może spowodować, że będzie, że będzie to jednak on. To go jeszcze może dodatkowo zmotywować, prawda? Tak, tak. tak. tak to znaczy myślę, że on akurat się tym nie specjalnie przyjmuje, bo ma swoją wartość i nie musi nikomu niczego udowadniać. Będzie robił, ro, będzie robił swoje. Natomiast tak, tak, mi, tak, tak, mi, tak mi się wydaje. E, tym bardziej, że ostatnio się bardziej docenia tych graczy jednak, e, jednak e, którzy bronią, by, bronią obwodu. Ale zobaczymy. No, bo po też na pewno może zgłosić duży, e, duży akces do tej, do tej nagrody. O, rzeczywiście, ja, ja, ja się zastanawiałem między delikiem White'em i, i Holiday'em. Również wybieram Holiday'a. Ale wspomniałeś o Polsingisie Warto jeszcze raz podkreślić, że wiele się mówiło o tym, że i mówi, że, 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 że atakuje, że rzuca i, i, i że jest świetny, ale wydaje mi się, że są duże szanse, że zaczniemy, że przestaniemy aż tak mocno tęsknić za, za Robertem Williamsem. Ty też już porównywałeś ich statystyki na początku, ale właśnie na, na bronionej desce. Bo wczoraj te cztery bloki i, i naprawdę naprawdę solidna gra Kristapsa e, z tyłu e, może sprawić, że, że, że będziemy go również rozpatrywać jako tego naszego lidera defensywy tylko bardziej pod koszem. E, o najlepszy Sit już pytałem wcześniej. E, o obawy też. E, to teraz takie bardziej na luzie pytanie. E, Mieliśmy w zeszłym sezonie Blake'a Griffina, takiego dobrego ducha drużyny, gościa, który za dużo nie grał, ale wydaje mi się, że rolę miał całkiem sporo w tej drużynie, bo też, też był weteranem, też był głosem w szatni obok, obok Markusa Smarta. Podtrzymujemy to, że, że te głosy w szatni się gdzieś tam rozłożą, czy, czy myślisz, że to będzie ktoś teraz konkretny, taki, że jak po prostu no, nie będzie szło, to to, to powie, co trzeba. No ja myślę, myślę że, się, że się generalnie rozłożą, ale no znowu by się skierował z tego strona, jako idea, to co mówiliśmy wcześniej, e, że on dostał te nagrody za bycie najlepszym, e, najlepszym kolejną z zespołu e, i tak dalej. Tak więc myślę, że e, jeśli mam wskazać pewnie kogoś innego, to byłby on to pasuje do tej kategorii Drake'a Krypcina. No pewnie niekoniecznie, bo ja bym grał dużo więcej. Eee, ale no... No cóż, no ja sobie z jego transferem naprawdę... Naprawdę z jego transferze oczekuję, uczyn, oczekuję sporo. Więc no pewnie skądby na niego, aczkolwiek wydaje mi się, że... Eee, że... Eee, że te głosy się faktycznie... Rozłożą. Bo to tak jest, że myślę, że wszyscy mamy takie wrażenie, że ten nasz skład, sztab, personalia ogólnie rzecz biorąc są, są, są bardzo zbilansowane i, i w, ten pozy, w, ten, w tym pozytywnym aspekcie, że, że tak jak mówiliśmy wcześniej, że jest naprawdę zadbane o to, żeby każdy znał swoją rolę. Ostatnie dwie kwestie, zanim się pożegnamy. Wykroczymy teraz poza Boston, wykroczymy poza Massachusetts, ale najpierw zostaniemy na wschodzie i powiedz mi Piotrek, kogo się obawiasz na wschodzie, jakie organizacje mogą nam zagrozić, czy jakieś organizacje myślisz, że zaskoczą, kogo widzisz jako faworyta, no oczywiście Celtics, ale, ale kto jeszcze? No myślę, że jedna drużyna się najbardziej tutaj wybija, to jest Milwaukee. Teraz, jeżeli i to będzie nasz główny, główny rywal. No, jednak tutaj w są kwestię traumy zeszłorocznej. dlatego tak no, to Miami zawsze, zawsze będzie budzić, budzić mój niepokój. Ale to chyba by było na tyle, bo jakoś się, szczególnie w bez tym stanie jakoś a, jakoś niebierze. A to, to, to świetnie, że powiedziałeś o tym Miami, bo ja znowu muszę się uderzyć w pierś. E, ostatnio z, rozmawiałem też e, z kolegą, e, zadałem mu to samo pytanie i, i, i podobnie odpowiedział jak ty, a ja, a mi się znowu zrobiło głupio, bo ja, e, oczywiście, że znaczy oczywiście, nikogo nie, nie można lekceważyć, ale no w Filadelfię po prostu nie wierzę, tym bardziej, jak widzę, co, co tam się za młyn dzieje, po prostu, chemia w zespole to tam zawsze jest na, na duży bakier. E, ale Miami, fajnie, że wspomniałeś o tym Miami, bo ja e, jakoś nie wiem, ale zawsze o nich zapominam. A, a... Wszyscy zapominamy, a potem się jest bardzo nieprzyjemnie nam się przypomina. Tak, bo nawet w, o, o, odliczając ten sezon 21, gdzie, gdzie tam była kontuzja Brauna i gdzie my w ogóle wchodziliśmy do playoffs e, z play-inów. To, to zawsze były potężne batalie z Miami, gdzie dwa razy wylecieliśmy, a raz byliśmy tak naprawdę o włos, bo gdyby Jimmy wtedy trafił za trzy, to pewnie byśmy w finałach się nie pojawili, więc e, masz rację, Miami bierzemy pod uwagę, a ja, a ja postaram się tego już nie lekceważyć, bo e, czytałem, że wczoraj Mimo, że grali z Detroit Pistons, czyli z zespołem, który może już nie tankuje, ale nie jest, nie jest yy, I nie jest chłopcami do bicia, ale też nie jest najmocniejszy, to, to znowu tam pojawiło się parę nowych nazwisk, które gdzieś tam z szafy wyciąga z Polstra. Yy, ktoś taki jak Brad Stevens, jak mówiłem, największa gwiazda, ja, ja nadal uważam, że yy, Jimmy Butler, Jimmy Butlerem Adebayo, ale, ale to z Polstra jest po prostu trenerem wybitnym i potrafi ten skład ustawić. Mm, Okej, okay. Milwaukee, Boston. E, a powiedz, e, jak na zachodzie? To jestem bardzo ciekawy, bo tam konkurencja będzie, e, wydaje mi się, większa. Będzie większa, ale wydaje mi się, że są trzy zespoły, które tutaj trzeba by było wymienić to jest oczywiście Denver, przy Denver ma, wydaje mi się, dosyć mały margines zdrowia, że tam jednak ta piątka, pierwsza piątka jest mocarna, a kłębie sobie też będą mieli, e, mieli problem. E, na pewno Felix co to, to dużo, to to dużo myśli, i myślę, że zespół też miał bardzo, bardzo dobry off-season, czyli Lakers. No, Lakers, Lakers. E, podpisuje się pod Denver, Oglądałem ten meczyk z Lakersami teraz i no, mam wrażenie, że tam się może szykować dynastia w tym zespole. Naprawdę Jokic jest niesamowity w duecie z Marejem i, i tak jak mówisz, no rzeczywiście ta piątka, jeżeli chodzi o wyjściowe piątki, to, to Boston i Denver moim zdaniem to są dwa zespoły w Lidze, które mają najbardziej zbilansowane, najlepsze pierwsze piątki Phoenix. Tutaj również pełna zgoda. Ja natomiast ja w Lakers nie wierzę. To nie jest tak, że uważam, że mnie, że mnie nie, nie mogą zaskoczyć, ale mam wrażenie, że już tu wczoraj słyszałem, że LBJ będzie grał na limicie minut. Anthony Davis historię. Z urazów też ma, niestety, bardzo bogatą. Zdrowi Lakers może tak, ale nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że z Lakers może być taki sam case jak z Clippers, bo zdrowi Clippers to na papierze zespół moim zdaniem bardzo dobry, z bardzo dobrym coachem i wczoraj też zwycięstwo Los Angeles Clippers. E, wydaje mi się, że jeżeli będą zdrowi, no tutaj największy znak zapytania chyba przy, przy Leonardzie, bo, bo zdrowy Leonard to dla mnie top 5, top 7 ligi. E, to mogą być też faworyci. E, no i ja mimo wszystko nie będę lekceważył Golden State. A przepraszam, e... oczywiście zapomniałem Golden State, to jest taki zespół Trochę jak z San Antonio z tych lat, lat 13-14, gdzie już mówiliśmy, że są zdecydowanie za starzy i już nic z tego nie będzie, a oni co roku nas wyprowadzali. Tak. Nawet myślę, że ten sezon, kiedy nas pokonali w finałach, to, to był sezon, który Golden State zaczynało nie w roli faworytów. To sezon, w którym wracał Clay są do składu były też nowe twarze, Jordan Pool i tak dalej, ale kultura organizacji, ławka trenerska sprawiła, że zgarnęli pierścienie. Zobaczymy, jak w systemie odnajdzie się Chris Pool, który miał tam zatarczki z Karym, ale teraz już są dobrymi ziomkami. No zobaczymy. Na razie mają na koncie jedną porażkę z Phoenix Suns. No więc zobaczymy, jak to będzie. A jakbym miał wybrać jeden zespół na zachodzie, to chyba wybrałbym Denver. Mimo wszystko, zakładając, że wszyscy zdrowi, to, to Denver. Jakbyś ty miał założyć, że wszyscy będą zdrowi, to, to Denver. To, to też Denver. Denver. Słuchaj, Piotrek, powoli zbliżamy się do końca. Denver, Boston. Życzmy sobie takiego fi finału. Mógł już być w zeszłym sezonie, ale tak jak mnie już tutaj, jak, jak, jak powiedziałeś, już, już nie gdybamy, to, to nie ma sensu, patrzymy tylko w przyszłość. Drodzy słuchacze tego podcastu, wysłuchacie w sobotę rano. Być może będziecie już znali wynik z nocy debiutu Bostonu. W ogródku będziemy. Niektórzy oglądają mecze nocne, niektórzy tych meczów nocnych nie oglądają, natomiast zaczynamy w ogródku i, i, i zaczynamy dość mocno, bo to będzie mecz z Miami Heat Ale mam nadzieję, że, że, że nadal słuchacie i że dzisiejszy odcinek jest dla Was. Atrakcyjny, w mojej opinii, Piotr, e, znakomita robota i dyskusja, e, którą mnie tutaj zaszczyciłeś. Jestem, jestem pod dużym wrażeniem i dziękuję Tobie bardzo. E, dziękując, e, e, dziękując również, zachęcam do tego, że pamiętaj, że zaproszenie do podcastu zawsze będzie. E, tym bardziej, że naprawdę Naprawdę to, to na razie moja opinia, ale myślę, że słuchacze się zgodzą, że dzisiejszy odcinek stał na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz dziękuję tobie bardzo i pieskowi, który zaszczekał chyba przed chwilą, ale całą on to, godzinę. On na i... to dennos. No i to jest wszystko zrozumiałe. Jak się wabi piesek? No nie, czy to jest dobre miejsce, żeby mówić, jak się wabił, bo wabi się A, Luka. Luka. Słuchaj, Luka może być w odniesieniu do różnych postaci albo po prostu osób. Wiadomo, że w, w, w żargonie koszykarskim tutaj się nasuwa jedno no i, skojarzenie. i To jest oczywiście to skojarzenie. Jest <laughs> to no, prawidłowe, ale będę tutaj twardo, gdzie że w ten sposób za, za rzeczywistość i kiedyś zobaczymy Lukę. Boston. Bostonie. Być może tak. Sądząc po tym off-sezonie, można się spodziewać naprawdę, naprawdę wszystkiego. Tak samo jak można spodziewać się zdecydowanie mistrzostwa Boston Celtics. Jeszcze raz wielkie dzięki Piotrek. Dziękuję. Życzę, życzę Tobie dobrej nocy. Jest jeden po północy pewnie jutro do pracy także dzięki bardzo dobranoc i drodzy słuchacze wam również dziękuję za, za dzisiaj i zanim jeszcze poleci końcowy dżingielek serdecznie z was zapraszam na kolejny odcinek miały być dwa wprowadzające odcinki do tego sezonu ale okazało się spontanicznie, że będzie jeszcze trzeci, i to nietypowy odcinek, jakiego nie było. W przyszłym tygodniu będziemy się łączyć z moim kolegą z Massachusetts z Dagiem. Dag Doug poopowiada o tym, jak wyglądała atmosfera trochę w zeszłym sezonie, jakie są również oczekiwania w tym i trochę pogadamy o tym po prostu, jak żyje się w mieście Boston w mieście stricte sportowym. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Dzięki, cześć.